Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsole Nintendo Wii U. I moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w 100 Mario Challenge na poziomie normalnym, ale nie dlatego, że nie wiem, chcę się odstresować czy coś w tym stylu, tylko również dlatego moi drodzy, że w dniu wczorajszym, czyli 1 września, odbył się jeden z kolejnych Nintendo Direct, czyli takich jakby pokazów Nintendo, które co jakiś czas jest prezentowane nam przez wujaszka Nintendo, po to, abyśmy wiedzieli, co w trawie piszczy i co Nintendo planuje w najbliższych miesiącach wypuścić za gry albo inne tego typu rzeczy. No i słuchajcie, że tak powiem, w tym miesiącu, bo to jest najlepsze stwierdzenie, słuchajcie, w tym miesiącu Nintendo Direct miało podtytuł Nintendo Direct 3DS. Oznacza to, że... Aha, dobra. Poziom, który dało się po prostu tak przejść. Spoko. Słuchajcie, chodziło o to w tym Nintendo Direct, że mieliśmy pokazane, zaprezentowane gry na 3DS-a. Bardzo dużo gier na 3DS-a i ogólnie rzecz biorąc Nintendo chciało nam zaprezentować, że tak powiem, coś, co byłoby i jest rozpoznawalne przez wielu ludzi jako zapychadło, które miałoby utrzymać ludzi przed odchodzeniem od Wii U oraz od nowego New 3DS-a na czas, czy też dopóki Nintendo nie weźmie się za siebie i nie wypuści wreszcie Nintendo NX-a, czyli tak jakby z tą swoją nową konsolę. No i powiem wam szczerze, że ten Nintendo 3DS Direct wypadł jak dla mnie niezmiernie słabo. Nawet bardzo, ale to bardzo słabo. I jeżeli oglądaliście, to wiecie, o co tutaj będzie biegać. I powiem wam szczerze, że naprawdę jestem mega zawiedziony. Ale nie zawiedziony faktem, jakie gry się pojawią, bo gry, które zaprezentowano w trakcie tego 3DS Direct, były naprawdę ciekawe. Mnóstwo fajnych gier, na które posiadacze 3DS-a po prostu sobie zasłużyli i od dłuższego czasu wręcz trzeba by było powiedzieć, że faktycznie szkoda, że tych gier Nintendo wcześniej w żaden sposób tutaj fanom 3DS-a i ogólnie ludziom, którzy w tego 3DS-a zainwestowali, że te, wiecie, że te gry nie pojawiły się na tym 3DS-ie, kurczę, szybciej. I szczerze powiedziawszy, to jest mega dziwne, że dopiero teraz się pojawiają, ale mniejsza z tym, mniejsza o większość, jak ja to czasami mówię. Ogólnie o co chodzi? Słuchajcie, w czasie tego 3DS Directa Nintendo zaprezentowało grę, którą niestety, że tak powiem, wiele osób wywróżyło. I niestety jest to gra, która nie zwiastuje nic dobrego dla posiadaczy Wii U oraz dla fanów tej gry, którą właśnie przed sobą widzicie, czyli Super Mario Makera. Chodzi bowiem o to, moi drodzy, że Nintendo zaprezentowało grę Super Mario Maker na konsolę Nintendo 3DS, czy też po prostu gra nazywa się New Super Mario Maker for 3DS. I niestety ta gra jest krokiem wstecz. I to takim bardzo dużym krokiem wstecz, jeżeli chodzi o gry z serii z Marianem i ogólnie o samego Super Mario Makera. Ponieważ jest to upośledzona wersja Super Mario Makera. Nie oszukujmy się, nawet bardzo upośledzona wersja, bym powiedział. Ponieważ nie ma wielu feature'ów w
tym, słuchajcie, również nie posiada ona feature'a takiego jak właśnie stroje Marianowe. Marian niestety w tej wersji na 3DS-a strojów posiadać nie będzie. A co za tym idzie? Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli chcieliście pograć w pełnoprawnego Super Mario Makera, nie macie Wii U, nie posiadacie tego Wii U i rzecz biorąc ogólnie, co ja mam tutaj teraz zrobić, gro? Naprawdę, albo coś pominąłem, albo nie rozumiem, o co tutaj temu twórcy chodziło. I to tak naprawdę nie rozumiem, o co twórcy chodziło. Tych nie mogę roztopić. Dobra, o co chodziło twórcy? Naprawdę nie wiem, o co tutaj twórcy chodziło z tym poziomem. I czy tutaj coś jest ukryte? Nie, tutaj niczego ukrytego nie ma. Albo twórca się pomylił, albo ja czegoś totalnie nie łapię, jeżeli chodzi o ten poziom. No, nieźle to się, słuchajcie, zaczyna. Naprawdę nieźle. Skoro my nie możemy przejść danego poziomu, bo, że tak powiem, jest on udziwniony. Ale wracając właśnie do tego, słuchajcie, Super Mario Makera na 3DS-a. Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem mega, ale to mega zawiedziony postawą Nintendo, co zostało sprezentowane tym graczom z 3DS-a. Obiecywano, że jeżeli Super Mario Maker rzeczywiście pojawi się na jakichś innych konsolach Nintendo, no to nie będzie to... Nie będzie to, że tak powiem, taki pseudoport, czyli jeżeli będzie jeżeli Super Mario Maker pojawi się na New 3DS-ie, no to pojawi się w pełnej krasie i, że tak powiem, gracze będą mogli najzwyczajniej w świecie cieszyć się tym, słuchajcie, dodatkowym portem i w jakiś sposób to community Super Mario Makera wzrośnie. Niestety bardzo dużo niepokojących newsów, że tak powiem, zostało na tym Nintendo Direct podane odnośnie Super Mario Maker for 3DS. Po pierwsze i najważniejsze chyba, co dla mnie w ogóle jest kpiną, jest to, że największy feature 3DS-a, to znaczy, słuchajcie, 3DS-a jak 3DS-a, słuchajcie, największy feature Super Mario, no naprawdę, gro? Okej, to trzeba było tak zrobić, to było kryptyczne i dziwne. Nie powtarzajmy tego poziomu. Minus dla niego, to jest śmieciowy poziom. Ale wracając właśnie. Słuchajcie, nie ma być w ogóle strojów. Coś, co jest znakiem rozpoznawczym Super Mario Makera i przy okazji tym Super Mario Makera na Wii U promowano. Stroje, które będą sprawiały, że będziemy mogli tworzyć poziomy ze swoimi ulubionymi postaciami z innych franchise'ów Nintendo. I co teraz? Nagle się okazuje, że fajnie, będą... Au. Nie rozumiem, o co chodzi tutaj z tym poziomem, więc... Wow. Więc trzeba będzie tutaj to szybko wykminić. Au. Okej. Może tu chodzi o to, słuchajcie. Ach, tu chodzi o... Tu chodzi o to. Dobra, już czaję, o co tutaj chodzi w tym poziomie i powiem wam szczerze, że to jest dziwny poziom. Kolejny dziwny poziom, że tak powiem. Po pierwsze, nie możemy brać tego. Nie możemy ani drugiego bloku, ani trzeciego bloku nie możemy otworzyć z tego względu, że to się dla nas źle skończy. My potrzebujemy bloku numer 1, który
Okej. Okej, już rozumiem, o co w tym poziomie chodzi. Okej. Nie! Spadaj. Super. Bowser nas zepchnął. Może być. Słuchajcie. Coś, co było reklamowane, czyli te stroje w Super Mario Makerze, które faktycznie są już w pewien sposób utożsamiane z znakiem rozpoznawczym, że wiecie, że Super Mario Maker oznacza również te stroje. I to zostanie całkowicie usunięte z tej wersji for, że tak powiem, dla tej wersji na New 3DS-a. No i to jest, że tak powiem, mega nie fair w stosunku dla tych graczy, którzy mają tego 3DS-a, tak jak mówię, bo nie dostaną pełnej zawartości, ale żeby było śmieszniej, żeby tutaj, że tak powiem, dolać oliwy do ognia, co Nintendo bardzo dobrze zrobiło, to niestety, ale Nintendo dolało tej oliwy do ognia w bardzo, ale to bardzo prosty sposób, informując graczy, że przez to, że nie będzie to tutaj 100% kalka Super Mario Makera znanego z Wii U, a obydwa mają być, słuchajcie, ze sobą kompatybilne, to znaczy jeżeli stworzycie jakiś poziom na Wii U, to będziecie mogli ten poziom najnormalniej w świecie odpalić na 3DS-ie, na New 3DS-ie tak naprawdę, no to wyobraźcie sobie, co to się będzie działo. Te poziomy, które stworzycie przy użyciu strojów, nie będą w żaden sposób kompatybilne z wersją 3DS-ową. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że jeżeli macie jakieś fajne, ulubione poziomy zawierające właśnie, że tak powiem, stroje, no to całkowicie zapomnijcie o tym, żeby można było wykorzystać te stroje i te poziomy, które stworzyliście na Wii U. I w odwrotną stronę, wersja na 3DS-a będzie zawierać kilka rzeczy, których w wersji na Wii U nie ma. A to oznacza, słuchajcie, że no okej, spróbujmy to zrobić. A, to trzeba było w taki sposób zrobić. No, leap of fate totalny. Ale spoko, może być. Słuchajcie, no troszeczkę to jest niefajne, bo dajemy feature'y, których nie ma w jednej wersji, dajemy jej w drugiej i super, to jest zrozumiałe, ale dlaczego te wersje mają być wtedy do siebie częściowo kompatybilne? Skoro już robimy, że tak powiem, totalny miszmasz i robimy wersje dwie i żadna z nich nie zawiera 100% tego, co zawiera jej druga wersja, druga odsłona tak naprawdę, no to po co w ogóle bawimy się w kompatybilność tych wersji? To jest już totalnie bez sensu, bo to sprawia, że jedni i drudzy gracze będą z jakiegoś powodu niezadowoleni, bo ostatecznie skończy się tak, że faktycznie jedni gracze dostaną jakąś tam zawartość, drudzy gracze dostaną jakąś tam zawartość i będziemy mieli zaznaczone, że gra została stworzona na wersji 3DS-owej, a druga osoba zobaczy, że wersja ta, że ta gra była stworzona na wersji, powiedzmy, na Wii U i co teraz? I będzie takie rozgraniczenie dziwaczne, takie coś, co zamiast połączyć graczy w jedno wielkie community, podzieli ich na dwie platformy i community, że tak powiem, w pewien sposób się rozrzedzi, bo tak to można by było tutaj wprost powiedzieć, co się stanie. No to nie jest fajne.
A kolejną sprawą jest właśnie to, w jaki Nintendo sposób do tego podchodzi. Skoro te wersje mają być ze sobą kompatybilne na starcie, częściowo oczywiście kompatybilne, no to wyobraźcie sobie, co teraz się dzieje. Mamy częściowo kompatybilne wersje, tak? No to co mamy? Obecnie Super Mario Maker na Wii U jest bodajże w wersji 1.44. Co to oznacza? To oznacza, że do dnia premiery, czyli któregoś tam grudnia, nie pamiętam dokładnie którego teraz, bo wybaczcie, ale nie skupiałem się aż tak bardzo na, że tak powiem, datach premier tej gry, bo byłem za bardzo wkurzony na to, co Nintendo chce zrobić. Ale wyobraźcie sobie, co teraz się może stać. I to jest najbardziej prawdopodobna, że tak powiem, rzecz, która się stanie z Super Mario Makerem. Do tej pory żadna aktualizacja do Super Mario Makera, zauważcie, od bardzo długiego czasu się nie pojawiła. Co to może oznaczać? To najprawdopodobniej oznacza, że z racji tego, że wychodzi ten Super Mario Maker for New 3DS, będzie oznaczać, moi drodzy, przy okazji bardzo fajny poziom, dlatego od razu go sobie zagwiazdkujemy, damy mu tą gwiazdkę, bo naprawdę na to zasłużył. Słuchajcie, może być tak, i to bardzo dużo osób, bo o to podniósł się lament i Nintendo do dnia dzisiejszego, czyli od wczoraj tak naprawdę, nie odniosło się, i jeżeli śledzicie profil twitterowy Nintendo, to zostają wpisy właśnie z tego typu pytaniami. Ej Nintendo, czy wreszcie odpowiesz na to, o co wszyscy się teraz obawiają, i w ogóle i w szczególe, czy ktoś z Nintendo zechce odpowiedzieć na nasze pytania, czy totalnie nas olejecie? I niestety Nintendo na chwilę obecną olewa te pytania, co jest bardzo, ale to bardzo niedobre, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co tak naprawdę się szykuje. A chodzi mi cały czas o to, że skoro te wersje mają być kompatybilne, i to nie jest tylko moje pytanie, ale to jest także pytanie zadawane przez rzesze ludzi, i pewnie wy też sobie, jeżeli to oglądaliście, również będziecie zadawać właśnie to pytanie. No kurczę, skoro te gry mają być ze sobą kompatybilne, Super Mario Maker i Super Mario Maker for Nintendo 3DS, dlaczego, co się teraz może stać? I najbardziej prawdopodobną rzeczą, która się stanie, będzie to, że skoro teraz mamy wersję 1.44 i na starcie wersja na New 3DS-a ma być też kompatybilna częściowo z tą wersją Super Mario Makera, którą obecnie mamy, no to oznacza to, że najprawdopodobniej do grudnia żadnego update'u nie zobaczymy. Czyli co? Wrzesień, październik, listopad bez naprawiania jakichkolwiek błędów. No wyobraźcie sobie, wychodzi ten New Gro. To było bardzo, ale to bardzo przebiegłe z twojej strony, ale to się da przejść. I przejdziemy to. I wydaje mi się, że chyba twórca troszeczkę tutaj przegiął, jeżeli chodzi o poziom trudności tego poziomu. Tak, bardzo twórca tego poziomu przegiął, jeżeli chodzi o poziom trudności. Tak, takie coś można robić dla osób, które nie wiedzą, że można na kuckach skakać. Nikt nie wie, w jaki sposób Mario to robi, ale da się to robić. Teraz moje pytanie brzmi, czy ja to robię dobrze, czy może chodzi o coś zupełnie innego? Bo ja widzę, że da się, słuchajcie, to w jakiś sposób wygliczować tam górą, powiedz, ale nie jestem do końca pewien, czy takie coś twórca sobie po prostu zamierzył. Czy po prostu tu chodzi o to, czy umiemy skakać na kuckach, Marianem? O nie! No to już jest znęcanie się nad graczem, bo to trzeba zrobić rozbieg i wtedy
biec w taki sposób, jak teraz to robię. Tak, to jest bardzo, ale to bardzo wymagający poziom, jeżeli chodzi o uznanie pewnych mechanik, które znajdują się w Super Mario. Nie tylko Makerze, ale ogólnie w Super Mario. Jeżeli nigdy czegoś takiego nie widzieliście, żeby ktoś robił, to dlatego, że to jest bardzo, bardzo denerwująca ludzi technika i po prostu męczą się przy tym palce, więc... Więc najnormalniej rzecz w świecie... To jest poziom taki, który by się nadawał w tym momencie, słuchajcie, do eksperta. Do Expert Mode'a, ale w Expert Mode'zie z jakiegoś powodu, że tak powiem, nie wylądował i nie jest wcale złym poziomem. Jeżeli stwierdzicie, że to jest poziom śmieciowy albo coś w ten deseń, nie, moi drodzy, to nie jest żaden poziom śmieciowy. To jest po prostu poziom, który wymaga od nas znajomości bardzo, ale to bardzo popieprzonych technik Super Mario. I tak naprawdę tutaj nie ma o czym, że tak powiem, za dużo gadać, bo to można bardzo łatwo, tak jak widzieliście, ten poziom przejść i nie ma większych tutaj problemów, ale tak jak mówię, ten poziom akurat by się nadawał nie do normal mode'a, tylko do właśnie tego expert mode'a, z racji tego, że wymaga skupienia i wymaga tego, żeby znać tą technikę skakania i kucania i przemieszczania się właśnie w kuckach Marianem. I tylko o to tutaj chodzi, tutaj nic trudnego tak naprawdę nie było. No i wracając do tego super, do tego wiecie, do tego super, dobra, czegoś potrzebuję. Potrzebuję tego. I teraz pewnie mnie zespawnuje... Gdzie to mnie zespawnowało? Dobra, nie rozumiem tutaj czegoś. Co ja tu muszę mieć? P-Switch? Może P-Switch jest nam potrzebny? To jest zagadka logiczna na czas. Więc wiecie. Chyba, że jeszcze o coś chodzi. Na przykład wziąć pau-blok. I teraz... Albo najpierw pau-blok, a potem... Że tak powiem... Te inne rzeczy? Cholera wie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dobra. Rzućmy pau-blokiem. To nic nie zrobiło. Dobra, ja przeskipuję ten poziom, bo nie rozumiem zupełnie tej zagadki, o co by w niej tutaj miało chodzić. Bite-sized puzzles number 4. O, czyli jakieś małe zagadki. Okej. To jest restart poziomu. Albo przeniesienie nas w to miejsce. Co robią te drzwi? Te drzwi przenoszą nas w to miejsce. No okej. Zaczynam nie rozumieć, o co tutaj może chodzić. Tu jest P-Switch. O! Okej. Czyli co robią te drzwi? Te drzwi przenoszą nas tutaj. A te drzwi co robią? Przenoszą nas tutaj. Te drzwi za to przenoszą nas w to miejsce. Więc gdzie są drzwi, które przeniosłyby nas w to miejsce? Okej. Dobra, wysadziliśmy coś. Teraz tu tego... Ach, rozumiem. Teraz tutaj tego już nie będzie. Więc tak de facto... Co nam teraz to da? To da nam absolutnie nic. Okej. Chyba zaczynam rozumieć. Powoli. Bardzo powoli, o co chodzi w tej zagadce, ale... Ale też nie do końca... Wydaje mi się, że... O to tutaj ma chodzić. Dobra, słuchajcie.
To można zrobić bardzo, ale to bardzo prosto. Restart i hop. Ach, nie udało się, dobra. Chyba, że... tego pałbloka już tam nie będzie. Dobra, słuchajcie, bardzo prosta zagadka. Cały myk w tej zagadce będzie teraz polegał na tym, żebyśmy to zrobili w odpowiednim czasie. To znaczy tutaj. Musimy złapać tego Bobby Bobomba, zmusić go, żeby on tutaj do nas, słuchajcie, przyszedł, ale nie będę tego oczywiście robił, bo to jest zbyt czasożerne i zbyt mózgożerne. Niekoniecznie, że tak powiem, chciałbym mieć z tym coś wspólnego. Okej. Nie mówcie... Dobra. Okej. Mam gwiazdkę. Nie zawaham się jej użyć. Teraz pytanie, czy ona będzie mi potrzebna, żeby walczyć z Bowserem albo z czymkolwiek. Odpowiedź brzmi nie. Nie będzie mi zupełnie do niczego potrzebna. To był poziom pod tytułem jak dasz radę go obejść, to przejdziesz cały poziom. Dziwne to było. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie poziomy są tutaj idealne. Często zdarzają się poziomy śmieciowe i w ogóle. No ale słuchajcie, jeszcze kończąc tą sprawę z Super Mario Makerem. Niestety, ale ten Super Mario Maker na 3DS, a na New Nintendo 3DS nie oznacza niczego dobrego dla nas. Dla tych, którzy mają tego pełnoprawnego Super Mario Makera na Wii U. I tak już się niestety od wczoraj utarło, że Super Mario Maker na Wii U jest tą pełnoprawną wersją, a wersja na 3DS-a jest tylko taką wykastrowaną wersją, no bo nie oszukujmy się. Główne feature'y z tej wersji na 3DS-a zostają wycięte. Kolejna rzecz, która też również została wycięta, co muszę wam pokazać, to co właśnie teraz widzicie. Nie będą działać w ogóle bookmarki. To pierwsza sprawa. Wiecie, jak bookmarki działają. Wchodzi się na odpowiednią stronę, bookmarkuje się, że tak powiem, poziomy, można sobie... This will launch internet browser, właśnie. Można wejść nawet spod konsoli, wejść na tego internet browsera i sobie tutaj poszukać poziomów na tej stronie Super Mario Maker Bookmarks. No i super, można to znaleźć. Kolejna sprawa, możecie wyszukać poziomu po ID. Chcę to wam pokazać, a i tak nie zobaczycie tego, co mi się pojawia na gamepadzie. Tego też nie będzie, słuchajcie. Czyli tak naprawdę, jeżeli stworzycie jakiś poziom i chcecie pochwalić się jakiemuś koledze, nie wiem, z Danii, z Francji albo skądś indziej, albo na przykład stworzycie poziom wersji na Nintendo 3DS-a i będziecie chcieli go dać, nie wiem, na przykład mi do rozegrania, to nie jesteście tego w stanie zrobić, bo nie będą się wam również wyświetlać ID tych poziomów. Będziecie mogli tylko sobie wybrać rekomendowane i tak dalej, albo jeżeli przyjdzie do was kumpel, albo będziecie gdzieś tam szli po drodze i ktoś będzie miał włączonego tego słynnego Street Passa od Nintendo, no to tylko tym Street Passem i tylko jeżeli będziecie mogli nawiązać połączenie bezpośrednie z czyimś innym 3DS-em, będziecie mogli wymienić się poziomami, które sami stworzyliście. I to nie w takiej wersji, że pobierzecie ten poziom i tak dalej, bo ta wersja również jest, ale będziecie mogli po prostu wymienić się tymi poziomami w PipeNecie. To jest zupełnie bez sensu, bo to w tym momencie wykreśla dla wersji 3DS-owej całkowicie tego PipeNeta. No po jaką cholerę? Kolejną sprawą jest to, że tak jak wiecie, przechodzimy tego 100 Mario Challenge, tak? Przechodzimy go sobie. Po co przechodzimy 100 Mario Challenge? Ano po to, żeby zdobywać te kostiumy. To nie jest tylko takie wyzwanie, o, bo mamy wyzwanie i proszę bardzo, będziemy mogli sobie to wyzwanie rozegrać i cieszyć się, że je przeszliśmy i zobaczyć na leaderboardzie, jak poszło innym graczom, którzy dostali inne poziomy. Co? Wyobraźcie sobie, ktoś dostaje same
powiedzmy 8 poziomów tego Easy Mode'a. Ktoś dostaje same poziomy, same, słuchajcie, poziomy automatyczne, tak? Który każdy z nich trwa po maksymalnie 30 sekund. Powiedzmy. No to 8 razy 30 to jest 240 przez 60 to są 4 minuty. 4 minuty plus te wszystkie przejścia, ładowania i tak dalej, 6 minut. Ktoś przejdzie cały 100 Mario Challenge w 6 minut, a druga osoba, która dostanie poziomy, prawdziwe poziomy, a nie poziomy automatyczne, będzie się męczyła w 12 minut też z tymi 8 poziomami. I jak te dwie osoby mają ze sobą konkurować w tym momencie na jakimś leaderboardzie, na jakiejś tablicy wyników ogólnoświatowej, komu jak poszedł 100 Mario Challenge na poziomie powiedzmy easy? Skoro każdy będzie losował inne poziomy, to jest totalnie bez sensu. No chyba, że chodziło tutaj Nintendo o to i to nie zostało dobrze doprecyzowane, o to, że Nintendo wrzuci do tej Super Mario Maker for Nintendo 3DS, wrzuci 100 swoich poziomów, które będzie można się uczyć na pamięć i one będą tylko wzięte pod ten leaderboard, pod ten, nie wiem jak to inaczej go nazwać. I tylko w taki sposób to widzę, bo w przeciwnym razie to zupełnie mija się z celem. To jedna sprawa. Druga sprawa, tak jak mówiłem, wyszukiwanie poziomów stworzonych przez innych graczy. No chwileczkę, co to oznacza? To oznacza, że co, że... Nie będzie tego wyszukiwania. Coś, czym Super Mario Maker stoi, coś, co zostało dodane po tym, jak community o to poprosiło, zostaje usunięte, wycięte. Dlaczego? Bo to jest wersja na 3DS-a. I to jest jedyne tłumaczenie. To nie jest tłumaczenie, że no, bo ta wersja tego nie uciągnie. Nie, bo to jest wersja na 3DS-a i ona ma się różnić od wersji na Wii U. Absurd. Absurd goni absurd tej wersji 3DS-owej, że tak powiem. A najśmieszniejsze, słuchajcie, jest to, że wraz z wyjściem wersji 3DS-owej, co też Nintendo oficjalnie potwierdziło, będziemy mogli tworzyć poziomy w kooperacji. Nie, że we dwie osoby będziemy mogli grać na tych poziomach, czy coś w tym stylu, tylko stworzymy część poziomu, weźmiemy sobie, wyślemy Street Passem albo łącząc ze sobą dwie konsole bezpośrednio, będziemy mogli wysłać niedokończony poziom i ta druga osoba go dokończy albo coś tam do niego doda i prześle nam z powrotem i wówczas pojawi się specjalny dymek, że ten poziom został stworzony przez dwie osoby. I to również ma się pojawić w Super Mario Makerze, tym na Wii U. Jak sobie to wyobrażacie, moi drodzy? Najprawdopodobniej będzie to wyglądać tak. Wejdziemy sobie w Curses, weźmiemy sobie jakikolwiek poziom, nie wiem, Super Micro Dungeon. Klikniemy Download. Jest to całkowicie skończony poziom, stworzony przez Loholta. Klikniemy Download, zmodyfikujemy go troszeczkę, zrobimy Upload i będziemy mieli poziom zaznaczony, że jest to poziom stworzony przez nas i przez Loholta. A Loholt będzie się potem dziwił, chwila, ale to jest mój zmodyfikowany poziom, ja tej osoby w ogóle nie znam i dlaczego ja występuję w kredytach tego poziomu, który jest zmodyfikowaną wersją mojego poziomu i zawiera na przykład narysowanego penisa. Ja się pod tym nie podpisuję, ja chcę to usunąć. Zobaczycie, że tak będzie i Nintendo będzie jeszcze żałowało właśnie tego, że takie coś dodaje. To jest fajna opcja, ale tylko dla 3DS-a. Na cholerę coś takiego do Super Mario Makera na Wii U ma zostać dodane. Nie mam absolutnie żadnego pomysłu, dlaczego to ma zostać dodane do tej wersji stacjonarnej. Gdzie to się w ogóle nie sprawdzi, bo to będzie przysparzało więcej problemów niż tak naprawdę frajdy. I Nintendo coraz bardziej odpycha tych graczy od Super Mario Makera i od tego Wii U właśnie takimi głupimi, kurde, postępowaniami. Ale to jest mój punkt widzenia. Jeżeli się z nim nie zgadzacie, albo macie na ten temat coś innego do powiedzenia, piszcie śmiało w komentarzach. Chcę wysłuchać waszych wszystkich opinii na ten temat, jakie macie, z tego względu, że naprawdę to nie wygląda fajnie, co Nintendo planuje tutaj zrobić. I jeżeli faktycznie spełni się to, o czym mówiłem, czyli wersja 1.44 Super Mario Makera zostanie z nami do grudnia, z tego względu, że te wersje mają być kompatybilne w pierwszym dniu wydania, w dniu premiery wydania Super Mario Maker for New Nintendo 3DS,
no to albo dostanie tamta gra na 3DS-a, tamten Super Mario Maker, dostanie pierwszego dnia jakiegoś mega patcha ze wszystkimi patchami, które wyjdą w tym czasie i nie ten... Nie mów, powiedzmy sobie szczerze, słuchajcie, nie oszukujmy się, to chciałem powiedzieć. Nie oszukujmy się, Nintendo nie da wielkiego Day One Patch z tego względu, że Nintendo nie jest znane z dawania Day One Patchów. A to nie z tego względu, że Day One Patche są passe czy coś w tym stylu, tylko gry Nintendo nie wymagają Day One Patch. One wymagają tego, że w dniu pierwszym uruchomimy tą grę i będziemy się mogli z nią świetnie bawić. Jedyne jakieś babole, które zostaną zauważone w dniu pierwszym, zostaną wydane, nie wiem, po 2-3 dniach od premiery, kiedy już ludzie zauważą, że te błędy występują i Nintendo stara się łatać tą grę. I nagle wszyscy stwierdzą, och, jakie to Nintendo wspaniałe, łata grę, nie zapomina o niej zaraz po premierze i od razu po premierze zaczyna łatać tą grę. Tak, to jest fajny ruch marketingowy i zgadzam się z nimi. Fajnie, że Nintendo się interesuje, że tak powiem, swoimi grami, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli faktycznie teraz Super Mario Maker na Wii U nie otrzyma do grudnia żadnego upgrade'u, żadnej, że tak powiem, aktualizacji, niczego, żadnej poprawki, żadnych baboli, no to naprawdę to wygląda słabo, bo to będzie robienie na przekór graczom, którzy grają w obecnego Super Mario Makera, a że tak powiem, będzie to krok w kierunku tego, żeby podzielić community na ludzi, którzy będą mieli tego Super Mario Makera na New 3DS-ie i tych, którzy mają na Wii U i będziemy udawać, że gry są kompatybilne ze sobą, a korzystają w 100% z tego samego PipeNetu, bo to Nintendo potwierdziło, że to jest jedna sieć, tylko że troszeczkę małe różnice będą między wersjami. Bez sensu moim zdaniem, ale zobaczymy, co przyniesie, że tak powiem, najbliższe kilka tygodni do czasu premiery tej gry może sporo rzeczy zostać poprawione, ponieważ naprawdę community, gracze bardzo, bardzo mocno wyrażają swoje niezadowolenie, że wersja na 3DS została wykastrowana z masy rzeczy, które 3DS, ten nowy 3DS by uciągnął bez żadnego problemu, a zostało to usunięte, bo po prostu zostało to usunięte, bo to ma być inna wersja. Takie tłumaczenie przeszłoby, gdyby to nie było Nintendo. Naprawdę, bo Nintendo nigdy takiego głupiego tłumaczenia nie rzuciło jako powodu. Przeważnie powodem było to, że na przykład to ma być gra typu handheld i tutaj są zupełnie inne prawa, nie mamy, że tak powiem, starać się, czy też po prostu dążyć do tego, aby pozdobywać te wszystkie stroje i tak dalej. Poza tym Amiibo, to też jest ważna rzecz, słuchajcie, Amiibo jest przecież mniej popularne na 3DS-ie i to można by podać nawet za ten oficjalny powód. No nie dajemy tych strojów, bo Amiibo na 3DS-ie stanowi tak naprawdę 10% sprzedaży Amiibo pomiędzy wszystkimi konsolami. 90% zgarnia Wii U, 10% zgarnia 3DS, tak w okolicach, bo to jest 11, coś tam procenta, nie wdawajmy się w szczegóły, bo się z tym zakopiemy. Ale chciałbym usłyszeć w komentarzach, co wy na ten temat, na temat tej sprawy konkretnej Super Mario Makera na Nintendo 3DS-a myślicie. Ja wasze wszystkie komentarze czytam jak zwykle i staram się na nie odpowiadać i odnosić się do nich, czy to komentarzem na komentarz, czy to po prostu odpowiadając wam w jednym z kolejnych materiałów z Super Mario Makera. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!